Dzień dobry, ja nazywam się Jarosław Cichoszewski, reprezentuję firmę Fujitsu i chciałbym Państwu opowiedzieć o naszej wizji organizacji systemu do pracy zdalnej w firmie. Sytuacja, w której wszyscy znaleźliśmy się praktycznie z dnia na dzień w związku z pandemią, zaskoczyła firmy w różnym stopniu. Są takie organizacje, które były przygotowane do tego, by pracownicy mogli z dnia na dzień przejść do z pracy stacjonarnej do pracy zdalnej. Są firmy, które w marcu tego roku nie były zupełnie do tego przystosowane i na szybko, na prędce musiały wdrożyć jakieś rozwiązanie umożliwiające pracę zdalną. A wyzwanie jest duże, dlatego że statystycznie 90% pracowników przeszło na, nagle na pracę zdalną. Takich sposobów na, na szybkie zorganizowanie pracy zdalnej jest wiele. Jednym z takich, tej się oczywistych, popularnych jest udostępnienie zasobów firmowych poprzez sieć VPN, i faktycznie wiele firm się na takie rozwiązanie, przynajmniej w tym pierwszym etapie, zdecydowało. VPN jest zapewne skutecznym rozwiązaniem, ale ma jedną dość istotną. Niepożądaną cechę, a mianowicie bardzo trudno jest oszacować ruch, jaki będzie generowany przez użytkowników takiego połączenia, a w związku z tym trudno jest utrzymać jakość i dostępność tego połączenia zawsze wtedy, kiedy ono jest potrzebne. Dla działów IT cała ta nowa sytuacja stanowi podwójne wyzwanie. Podwójne dlatego, że z jednej strony zostały zmuszone do obsługi e, infrastruktury rozproszonej i użytkowników w infrastrukturze rozproszonej. Z drugiej strony strony sami pracownicy działów IT też przeszli na pracę z Więc dla nich jest to pewnie nawet większe wyzwanie niż dla pracowników pozostałych działów. Kolejnym wyzwaniem jest brak fizycznego dostępu do sprzętu IT, który był używany w firmie, a nagle pracownicy musieli zabrać go ze sobą do domów, a przecież takim sprzętem trzeba zarządzić. Trzeba, go, trzeba aktualizować oprogramowanie, zadbać o bezpieczeństwo systemu operacyjnego, bezpieczeństwo danych i ciągłość działania. Wszystko to wymaga nie tylko kompetencji oddziału IT, ale też koordynacji pracy. Kilku różnych działów o różnych kompetencjach, na przykład działu zajmującego się utrzymaniem samych urządzeń klienckich i działu odpowiadającego za sieć firmową. Patrząc z innej strony na problem, mamy w organizacji użytkowników, którzy mają jakieś oczekiwania odnośnie tego nowe, często nowego systemu pracy, takie jak elastyczność środowiska, dostęp zawsze i wszędzie. Najlepiej z użyciem urządzeń, narzędzi i oprogramowania, które dobrze znają. Ważny jest tutaj user experience, czyli ta, ten komfort użytkowania, bo ma on wpływ zarówno na produktywność, ale też i na satysfakcję z wykonywanej pracy. Dla działów IT nowa sytuacja to konieczność. Podążania za sytuacją, która się zmienia dynamicznie, spełniania oczekiwań, utrzymywania bezpieczeństwa i dostępności do danych, zapewnienia ciągłości działania, wsparcia na przykład dla starszych aplikacji, a ponieważ sytuacja jest wyzwaniem dla całej organizacji, to jest też presja, żeby mimo tej trudnej sytuacji redukować też koszty samego działu IT. Jak pogodzić te często sprzeczne wymagania. Rozwiązaniem ciągle mogą być tradycyjne urządzenia klienckie, bo nie zawsze i nie w każdej organizacji rozwiązanie bardziej zaawansowane do pracy zdalnej będzie potrzebne i będzie optymalnym rozwiązaniem. Więc czasem może to być ten standardowy laptop czy, czy PC biznesowy, tylko przeniesiony z biura do miejsca, gdzie, gdzie pracownik zdalnie świadczy pracę na rzecz pracodawcy. Tyle, że tutaj może, możemy zorganizować to miejsce pracy w różny sposób. To może być tradycyjny zakup urządzeń klienckich, to może być usługa dostarczenia, sprzę dostarczenia sprzętu, czy wręcz usługa utrzymania cyfrowego stanowiska pracy w pełnym zakresie. I Fujitsu jako z jednej strony producenta, z drugiej strony usługodawca jest w stanie zaadresować każdy z tych scenariuszy. Takie tradycyjne urządzenie z lokalnie używanym sprzętem, systemem operacyjnym, oprogramowaniem i danymi rodzi jednak pewne kolejne wyzwania. Pierwszym wyzwaniem dla firmy, która wcześniej pracy zdalnej nie stosowała, jest nagła konieczność przetwarzania być może jakichś krytycznych dla, klient, dla klientów lub dla samej firmy danych, przetwarzania go. Na urządzeniu, które zostało wyniesione poza bezpieczne, bezpieczne środowisko firmowe, poza, poza np. sieć korporacyjną. Tak? Czyli musimy w tym momencie zadbać o to, żeby te dane przetwarzane lokalnie na laptopie czy, czy stacjonarnym sprzęcie, który znalazł się u pracownika w domu, były należycie chronione. Należycie nie tylko od strony wymagań firmy, ale też np. od strony zgodności z obowiązującym prawodawstwem. Drugą taką cechą sprzętu tradycyjnego jest to, że poszczególne jego elementy mają często różnej długości cyklu życia. Dla przykładu, sprzęt może być jeszcze całkiem wydajny i, 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 i ciągle być w stanie sprostać wymaganiom użytkowników, ale oprogramowanie już nie. I w tym momencie, jeśli nie jesteśmy w stanie Wymienić oprogramowania na sprzęcie, który, który posiada i używa pracownik, musimy wymienić całe rozwiązanie. To są dodatkowe koszty, koszty, których chcielibyśmy uniknąć. Pojawiają się wyzwania w postaci bezpieczeństwa, konieczności zapewnienia ciągłości biznesu, zapewnienia elastycznego dostępu i bardzo ważny, bardzo ważny aspekt, czyli Optymalna utylizacja zasobów. Nie wiem, czy Państwo mieli kiedyś do czynienia z tą informacją, ale taki, według naszych danych, taki przeciętny laptop czy PC biznesowy, jest jego, jego moc obliczeniowa czy też jego zasoby są zutylizowane średnio na poziomie około 20%. Czyli firma zainwestowała, zakupiła urządzenie. Nie, nie ma znaczenia, w jakim modelu finansowym. Utylizacja jego jest na poziomie 20%, czyli 80% tego, za co firma zapłaciła, właściwie się marnuje, nie jest optymalnie wykorzystane. Co zrobić, by poprawić te, te wszystkie te parametry? No, w pierwszym etapie rozdzielić te elementy, które, o których wspomniałem, czyli oddzielamy sprzęt od systemu operacyjnego, aplikacje i dane użytkownika. Zerwanie tych, tych ścisłych zależności między tymi elementami już. Już od razu powoduje, że nie ma tych ścisłych korelacji między różnymi cyklami życia poszczególnych elementów. Czyli jeśli typowy czas życia sprzętu biznesowego to średnio 3-4 lata, a oprogramowania może być krótszy, może być dłuższy, to tutaj w po rozdzieleniu tych elementów nie musimy się przejmować i jeśli, sprzęt, jeśli zachodzi potrzeba modernizacji sprzętu, modernizujemy sprzęt, a oprogramowanie modernizujemy zupełnie niezależnie. Zyskujemy też dużo większą elastyczność całego, całego rozwiązania, też w kontekście utylizacji zasobów. Dla przykładu, jeśli użytkownik. Zgłosi, że ilość zasobów, na przykład moc obliczeniowa urządzenia, na którym pracował do tej pory, tego tradycyjnego laptopa czy pc jest już niewystarczająca. To o ile nie mamy możli dużych możliwości rozbudowy, musimy dostarczyć mu jakieś inne urządzenie, które spełni jego oczekiwania. W przypadku, kiedy, kiedy te elementy są rozłączone. i Przeprowadzimy to, co, o czym za chwilę powiem czyli, powiem, czyli centralizację zasobów. W tym momencie możemy w każdej chwili bardzo prosto i szybko zwiększać lub, lub ograniczać zasoby przypisane danemu użytkownikowi w zależności od jego potrzeb. Jak już rozdzielimy te poszczególne elementy wchodzące w skład cyfrowego miejsca pracy, to możemy je scentralizować. Przede wszystkim scentralizować na poziomie sprzętu, czyli nie mamy. Powiedzmy tysiąca laptopów z tysiącem procesorów i utylizacją na poziomie 20%, tylko stawiamy w to miejsce gdzieś w data center własnym on-site albo, albo wydzierżawionym serwer bądź serwery, gdzie jesteśmy w stanie tą utylizację zasobów znacznie zwiększyć i przypisywać dynamicznie użytkownikom w, taki, w takim wymiarze, w jakim. Są mu potrzebne. Skoro mamy scentralizowane zasoby, dużo łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo, wysoką dostępność. Jeśli mamy e, serwer w data center i jest on krytyczny, możemy obok postawić drugi serwer, zapewnić redundancję, to w przypadku rozproszonej infrastruktury tradycyjnej, czyli pc czy laptopów używanych przez, 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 przez pracowników, byłoby niezwykle trudne. Automatycznie mamy obniżenie kosztów, dlatego że zwiększamy utylizację zasobów, a więc mniej tych zasobów, na przykład obliczeniowych, potrzebujemy, żeby osiągnąć ten sam efekt. Tych scenariuszy realizacji i organizacji tych scentralizowanych zasobów jest co najmniej kilka. I one mogą wszystkie jednocześnie występować w danej organizacji, albo organizacja po, po jakiejś analizie decyduje się na, na jeden z tych wariantów. Główne różnice, między tymi scenariuszami dotyczą kwestii środowiska, czyli, czy, czy też prosty systemu operacyjnego, jaki wymagany jest przez aplikacje i użytkowników. Jeśli to jest dla przykładu system operacyjny klasy serwerowej, czyli jeśli aplikacje używane przez użytkowników można zainstalować na systemie operacyjnym klasy serwerowej i licencja i licencjonowanie, co jest bardzo ważne. Na to pozwala. Jesteśmy w stanie w systemie, w środowisku do pracy zdalnej poczynić bardzo duże oszczędności, jeśli chodzi o licencjonowanie całego rozwiązania. Jeśli nie, jeśli aplikacje wymagają tradycyjnego desktopowego systemu operacyjnego, który zostanie po scentralizowaniu zwirtualizowany i każdy z pracowników utrzyma dostęp do maszyny wirtualnej z desktopową wersją systemu operacyjnego. To co prawda nie musimy tego systemu kupować tak jak w przypadku tradycyjnego sprzętu. Kupujemy laptopa czy poceta z tradycyjną licencją, ale musimy płacić w systemie rocznym czy trzyletnim za używanie tego systemu, co po kilku latach okaże się rozwiązaniem droższym niż taki tradycyjny zakup laptopa z. Licencją wersji OEM. Całe środowisko do pracy zdalnej, scentralizowane, jest udostępniane użytkownikom przez taki, przez taki portal, do którego oni się logują i tam uzyskują dostęp do, do pulpitu roboczego z zestawem aplikacji, których, których potrzebują. Natomiast zdarzają się oczywiście sytuacje, w których pracownik pracując zdalnie potrzebuje dostępu do fizycznej maszyny. Do, być może do tego urządzenia, które, które opuścił, które zostawił w organizacji, przechodząc na pracę zdalną. Nie ma problemu. Problemów większość dostępnych na rynku i popularnych systemów do pracy zdalnej pozwala nie tylko udostępnić zwirtualizowane środowisko pracy użytkownikowi, ale też pozwala w, przez ten sam mechanizm, przez ten sam interfejs dać użytkownikowi dostęp do fizycznego urządzenia. Bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo efektywne rozwiązanie, zwłaszcza na ten pierwszy etap, kiedy musimy, musieliśmy szybko podjąć decyzję, przechodzimy na pracę zdalną. Sprzęt pozostał w firmie, zanim zorganizujemy jakieś bardziej zaawansowane, być może lepiej zoptymalizowane rozwiązanie do pracy zdalnej. Organizujemy szybki, zdalny dostęp do fizycznego sprzętu. To jest też bardzo efektywne rozwiązanie w przypadku takich stanowisk pracy, których konfiguracja była nietypowa. Jakieś dodatkowe podzespoły wewnątrz lub, lub urządzenia podłączone do tego fizycznego urządzenia, które trudno by było, których funkcjonalność trudno by było zapewnić w tym środowisku zwirtualizowanym. Dlaczego. Środowisko do pracy zdalnej, na przykład VDI. Dlaczego, dlaczego warto wdrożyć? No, wdrożyć. No, pierwszym argumentem jest wzrost utylizacji zasobów, o których już sobie powiedzieliśmy. Tak jak powiedziałem, w przypadku tradycyjnych rozwiązań sięga on średnio 20%. W przypadku scentralizowanego rozwiązania możemy osiągnąć dużo większą, dużo większą utylizację, co przekłada się na oszczędności. Jeśli chodzi o. Wydajność łącza potrzebną do pracy zdalnej w przypadku scentralizowanego środowiska na jednego użytkownika. Typowy, typowy użytkownik biurowy, który dostaje pulpit na przykład systemu Windows, powiedzmy w rozdzielczości typowej, czyli Full HD, po którym może operować za pomocą klawiatury i myszki, do tego dźwięk, to jest. Yy, Pasmo to jest wymagania pasma w okolicy między 150 a 200 kilobitów na sekundę. Dość stała wartość, więc łatwa do oszacowania, łatwa do, do określenia dla danej, dla danej liczby użytkowników, łatwa do przewidzenia, więc dla, dla działu zajmującego się utrzymaniem połączenia sieci, sieciowego bardzo pożądany parametr. Do takiego już wdrożonego systemu do pracy zdalnej potrzeba średnio około 60-65% mniej zasobów w postaci ludzi z działu IT, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie całego środowiska, więc te osoby można przekierować do innych działań. Również zgłoszeń do helpdesku po wdrożeniu takiego systemu do pracy zdalnej znacznie ubywa. Tu, tutaj redukcja sięga 80%. Z kolei ponad 80% pracowników deklaruje, że oczekiwaliby możliwości pracy zdalnej co najmniej w wymiarze jednego lub dwóch dni w tygodniu, także po, po zakończeniu pandemii, co miejmy nadzieję wkrótce nastąpi. Jeszcze jednym bonusem, który pewnie jest dość trudny do oszacowania, jest mniejsze zużycie energii. Tak jak powiedziałem, mamy infrastrukturę rozproszoną, każdy użytkownik ma urządzenie, które włącza bez względu na to, ile tych zasobów tam używa, no to jednak ono pracuje. Razy liczba pracowników mamy mamy setki, czasami tysiące urządzeń, które, które pracują, zużywają energię. W przypadku środowiska scentralizowanego możemy to zużycie kontrolować i lepiej nim zarządzać. Jak, taki, jak naszym zdaniem takie wdrożenie systemu do pracy zdalnej, zorganizowanie cyfrowego stanowiska pracy powinno wyglądać? Zaczynamy od, oczywiście od zdefiniowania potrzeb klienta. Odpytujemy go o jego wymagania, określamy zakresy odpowiedzialności, a co za tym idzie omawiamy jakość usług, które będziemy docelowo Docelowo zapewniać. Następnie projektujemy rozwiązanie, bazując na danych po inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, które do tej pory dana organizacja wykorzystała. Na tej bazie budujemy grupy i profile użytkowników, które, pozwo które później pozwolą nam lepiej zutylizować zasoby i lepiej, bardziej efektywnie scentralizować całe rozwiązanie po stronie chociażby data center. Na tej bazie budujemy strategię, tworzymy architekturę, która następnie musi zostać zaakceptowana i to architektura zarówno po stronie urządzeń końcowych, jak i tak zwanego backendu, czyli tego wszystkiego co sprawia, że cały system będzie działał. No nie wyobrażamy sobie zwłaszcza większego projektu wdrożenia systemu do pracy zdalnej bez Projektu pilotażowego. To jest element, który, który jest konieczny, dlatego że dane, które pozyskamy w trakcie pilotażowego projektu, posłużą nam na dalszych etapach. Stworzymy procedury, dokładnie zmierzymy, jakie zasoby i w którym miejscu są potrzebne. Stworzymy rekomendacje, przetestujemy rozwiązania. W zależności od tego, jaka jest struktura firmy, jaki jest poziom rozproszenia pracowników, systemów itd., przy okazji już na etapie tego projektu, projektu pilotażowego, docelowy użytkownik całego rozwiązania będzie mógł się przeszkolić, zaznajomić z całym rozwiązaniem i jak, jak nim zarządzać, jak zmieniać jego parametry. Po projekcie pilotażowym następuje opracowanie planów wdrożeniowych. Określamy sobie parametry do monitorowania. Opracowujemy procedury, np. procedury migracji z tradycyjnego rozwiązania na rozwiązanie dedykowane do pracy zdalnej. Opisujemy wsparcie, szkolenia, założenia dla bazy wiedzy czy zarządzania zmianą. Kolejnym etapem jest masowe wdrożenie rozwiązania, a potem, no, w zależności od, od umowy, możemy także zająć się Utrzymaniem całego rozwiązania zarówno z strony aplikacji, jak i danych, czy, czy całej infrastruktury w Data Center. Pozwoliłem sobie przygotować takie krótkie porównanie w dwóch kolumnach, gdzie z jednej strony mamy tradycyjne rozwiązanie, na przykład stacjonarnych, biznesowych PC albo laptopów, z drugiej strony rozwiązanie dedykowane do pracy zdalnej w tym przypadku przykładowo przyjąłem, że będzie to VDI i tak i po kolei. Jeśli chodzi o koszty operacyjne, po wdrożeniu VDI będą one niższe. Jeśli chodzi o zarządzanie środowiskami klienckimi, zdecydowanie się ono uprości. Bezpieczeństwo będzie dużo łatwiej o nie zadbać. Czas życia poszczególnych elementów rozwiązania zdecydowanie się wydłuży. To co jest wyzwaniem przy wdrożeniu np. rozwiązania VDI to migracja z istniejącej do tej pory infrastruktury do infrastruktury VDI i koszty związane z implementacją całego rozwiązania. Te dwa elementy stanowią wyzwanie i Fujitsu właśnie te dwa elementy adresuje w sposób nieco odmienny od, miejmy nadzieję, od, od reszty rynku. W jaki sposób? Jeśli chodzi o wysokie koszty licencji i oprogramowania do wirtualizacji i sprzętu, który trzeba w związku z tym zainstalować w data center, to my proponujemy przejście z modelu inwestycyjnego na model, na model kosztowy. Czyli zarówno sprzęt potrzebny w data center, jak i oprogramowanie w postaci licencji oferujemy w modelu usługowym rozliczanym na przykład miesięcznie. Jeśli chodzi o sprzęt, to to jest nic innego jak formalizingu. Natomiast jeśli chodzi o licencje związane z, potrzebne do, do budowy i organizacji całej, całego rozwiązania do pracy zdalnej, to oferujemy te licencje w modelu subskrypcyjnym i to w modelu w którym klient płaci tylko kiedy używa tych licencji i tylko w takim zakresie, w jakim ich użył. W przypadku Williaja to licencjonowanie jest dość proste i intuicyjnie. Monitorujemy sobie przez cały miesiąc działania rozwiązania, ilu użytkowników jednocześnie połączyło się z całym środowiskiem, i taka maksymalna zarejestrowana wartość jest podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc. Tak? Czyli jeśli pracowników w firmie, powiedzmy, mamy. Około tysiąca i w ciągu miesiąca nigdy nie połączyło się ich jednocześnie niż powiedzmy 800 czy 900. To firma płaci za dany miesiąc tylko za tyle licencji. W modelu tradycyjnym, takim gdzie, gdzie kupujemy tradycyjne licencje, jeśli chcemy wdrożyć rozwiązanie VDI dla tysiąca pracowników, musimy wykupić tysiąc licencji nie wiem, na rok, na trzy lata z góry. Więc to jest dużo, dużo wyższy koszt, który musimy. Ponieść już na samym początku. Jeśli chodzi o wysokie koszty licencji na system operacyjny, ten już w modelu pracy zdalnej, to tutaj przeprowadzamy dogłębną analizę potrzeb klienta i tak jak pokazałem wcześniej, tam gdzie tylko można, redukujemy koszty poprzez zmianę systemu operacyjnego klasy desktopowej, np. Windows 10, na system klasy serwer, do którego dostęp będzie po prostu dużo korzystniejszy kosztowo. I ostatnim elementem, który, który Fujitsu oferuje w sposób bardziej zoptymalizowany, to urządzenia końcowe. Oczywiście nawet jeśli wdrożymy rozwiązanie do pracy zdalnej, zcentralizowanie, to i tak użytkownik musi się jakoś do tego środowiska dostać. Tak? I oczywiście wydaje się, że ten służbowy laptop, którego użytkownik do tej pory używał, jest takim intuicyjnie najlepszym urządzeniem. No, wydaje się, że tak, natomiast no. To urządzenie wyposażone jest w system operacyjny, który musi działać, bo jeśli nie przestanie działać, jeśli zawiedzie, pracownik straci możliwość połączenia się z systemem do pracy zdalnej. Więc my oferujemy tutaj bardzo elastyczne podejście. Od tego wyjściowego modelu, gdzie faktycznie urządzeniem dostępowym dla użytkownika może być urządzenie, którego używał dotychczas, tylko zmieniamy system operacyjny, na którym Użytkownik do tej pory pracował, na system dedykowany i przystosowany do tego, żeby uzyskiwać za jego pomocą połączenie do środowiska, do pracy zdalnej. I tylko tyle. On więcej robić nie musi. Wobec tego jego koszt, jego złożoność, jego zapotrzebowanie na zasoby są co najmniej w wielkości mniejsze. A dopiero docelowo wtedy, kiedy firma zdecyduje, że faktycznie jest gotowa na taką inwestycję, może zastąpić używane wcześniej tradycyjne rozwiązania urządzeniem dedykowanym do pracy zdalnej, na przykład terminalem czy też cienkim klientem, ale ten ten model, te, ten moment może równie dobrze nigdy nie, nie nastąpić, dlatego że każde urządzenie na którym zainstalujemy dedykowany mm, system operacyjny równie dobrze może docelowo pełnić tę rolę. Czyli z Fujitsu przechodzimy z modelu, wdrażając środowisko do pracy zdalnej, możemy przejść z modelu kosztowego na model operacyjny. Bardzo dziękuję za uwagę.